Wystawa Fangor Poza Obraz jest ekspozycją przygotowaną specjalnie na stulecie urodzin Wojciecha Fangora. Nasze muzeum przygotowywało się do wystawy ponad rok. Udało nam się zgromadzić 110 obrazów, 100 rysunków, 2 rzeźby, materiały archiwalne, zdjęcia, do tego cytaty, które podkreślają ważne momenty w twórczości Wojciecha Fangora. Staraliśmy się, żeby przejście przez salę w Pałacu Opatów, przez 17 pałacowych sal, było podróżą przez twórczość i życie Fangora. Od lat 30. XX wieku, po prace ostatnie wykonane przed śmiercią w 2015 roku. Wojciech Fangor należy do najwybitniejszych polskich, europejskich i światowych malarzy. Debiutował w latach 40. Szybko odniósł sukces na ogólnopolskich wystawach plastyki organizowanych przez nową władzę, zarówno w Muzeum Narodowym w Warszawie, jak i w warszawskiej Zachęcie. Ale jednocześnie, widząc ślepą uliczkę socrealizmu, tworzył w latach 50. obrazy niejako do szuflady, które nawiązywały do malarstwa francuskiego, posługiwał się językiem groteski, czerpał z nadrealizmu. Jednocześnie taką próbą ucieczki z socrealizmu było dla Fangora projektowanie plakatów. Jest uważany za jednego z czołowych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Stworzył ponad 90 plakatów, z tym tak znane jak Mury Malapagi, czy jeden z ostatnich do filmu Andrzeja Wajdy, Popiół i Diament. Ale jednocześnie nie zaniechał malarstwa, prowadził eksperymenty, które doprowadziły go do własnej formuły malarstwa abstrakcyjnego. Później nastąpiła jego właściwa twórczość malarska, teoria pozytywnej przestrzeni iluzyjnej, gdzie Fangor dążył do tego, żeby obraz, jego prace współczesne nie wciągały widza do, tak jak dawniej w malarstwie dawnym, w głąb obrazu, nie stosował perspektywy w głąb obrazu, tylko jego prace wybiegały do przodu, emanowały energią. Koła, fale, eksperymenty z kolorystyką, z przenikaniem się barw i kolorów. To są lata 50., koniec lat 50. i 60. do połowy lat 70. Fangor jest tutaj niebywale ważnym, jest niezwykle ważnym artystą, który jest wśród tych, którzy rzeczy wyjątkowo ciekawe robią. Jego współpraca z Zamecznikiem, jego kombinowanie malarstwa ze strukturami przestrzennymi, no to są rzeczy, które wtedy, kiedy powstawały, te ponad 60 lat temu, były naprawdę w skali światowej, myślę, że ważne nawet. Nawet jeżeli one nie oddziaływały jakoś tak, no bo siłą rzeczy, prawda, za tą żelazną kurtyną twórcom było trudniej przebić się do świadomości zachodniego odbiorcy, to jednak one były często naprawdę na niebywale wysokim poziomie i prowadziły bardzo, bardzo cenny, bardzo oryginalny dialog z tą nową sztuką. A w wypadku Fangora to się miało wkrótce zmienić, bo on na przykład w latach 60. wyjeżdża na zachód i ten jego obieg sztuki już zmienia się nieco. Pokłosiem tego jest to, że Fangor był jednym z uczestników takiej legendarnej zupełnie wystawy, jednej chyba z najważniejszych wystaw w dziejach nowoczesnej sztuki po II wojnie światowej, Responsive Eye w Museum of Modern Art. Nam bardzo zależało na tym, żeby też pokazać to, żeby pokazać właśnie całość tej twórczości, od tych właśnie młodzieńczych prac po prace krótko przed śmiercią tworzone, żeby domknąć pewną twórczą drogę, bardzo skomplikowaną, bardzo intrygującą, żeby pokazać także prace różnorodne pod względem gatunków, prawda? To jest taka rzeczywiście próba przekrojowego, całościowego pokazania tej świetnej twórczości, na którą, myślę, Fangor zasłużył sobie w stulecie urodzin. Tutaj udało nam się chyba skolekcjonować bardzo ładny zestaw obrazów. Niektóre nie były pokazywane na pewno już od dawna, może niektóre w ogóle nigdy nie były pokazywane. I też
kurator tutaj tej wystawy wybrał sporo rysunków, które są, jakby uzupełniają te obrazy. Część tych rysunków to są studia do tych obrazów, a część to są niezależne szkice, ale właśnie też te rysunki nie były nigdy pokazywane na wystawie, więc to jest też nowość i takie uzupełnienie tego wszystkiego. Niektóre z tych prac tutaj widzę, że są od prywatnych kolekcjonerów, a niektóre są z muzeów i niektóre są z rodzinnej kolekcji. Także tu jest taki zbiór, który kurator bardzo pięknie wybrał i wydaje mi się, że jest fajnie widzieć je razem znowu, bo one nie są na co dzień razem, że tak powiem.